Widzę, że Wam było mało, chcieliście więcej. I mamy dla Was kolejny odcinek, może trochę odgrzewany kotlecik, ale zobaczcie. Tego żuka nie pokazaliśmy Wam w pierwszej części. Niby zwykły żuk, ale charakterystyczne malowanie. I duży fiaciorek. Nie jest to taki zwykły duży fiaciorek, zobaczcie. To były skalpele. W środku mamy deskę starego typu. Podejrzewam, że samochód jest po wypadku, dlatego tutaj trafił. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy tutaj przyjeżdżał w latach 90., 2000 na początku, to był w trochę lepszym stanie i wtedy jeszcze opłacałoby się naprawić ten samochód. Dzisiaj może szyby są z niego coś warte. Są wytarte nawet oznaczenia, więc nawet Wam w tej chwili nie pokażę. Na pewno jest to model z dźwignią zmiany biegów przy kierownicy, czyli jeden z pierwszych. Z przodu błotniki już zmienione, więc może niekoniecznie taki rarytasik, ale dzisiaj jeszcze wiele osób, gdyby był tylko lekko stuknięty z tyłu, dałoby się za niego może nie pokroić, ale wyjąć kilka ciekawych rzeczy z portfela. No i takie klimaty, zobaczcie. Mówią, że trabanty nie gniją. Zobaczcie ten konik. Ten konik słomiany, bo to chyba jest słoma, i mech, który na nim zaczyna rosnąć. Mech, który ogarnia wszystkie rzeczy w tym lesie, magicznym lesie. Zastanawiacie się pewnie, czemu akurat zimą tutaj przyjechaliśmy. Wydaje mi się, że obraz jest teraz najbardziej ponury. Kiedy nie ma słońca, kiedy też nie ma z drugiej strony śniegu, który by to wszystko przykrył. Gdybyśmy przyjechali tu latem, byłoby pięknie zielono i niektórych samochodów pewnie nawet nie byłoby widać. Poza tym latem jeszcze nie było naszego kanału, dopiero ruszyliśmy jesienią, więc znaleźliśmy teraz pretekst, aby tutaj przyjechać. Czas odpowiedzieć, jak te wszystkie samochody tutaj trafiły. Pewnie wielu Was zadaje sobie to pytanie, natomiast zobaczcie, tu mamy sprawcę tego zamieszania, a raczej sprawców. To jest Lada Niva. Stoi tutaj też troszeczkę już, zobaczcie, jak pięknie wrosła się brzoza pomiędzy fragment do mocowania motyla, hak i wydech. Ten samochód nie dał rady tak cofnąć, on po prostu tutaj, można powiedzieć, dawno temu został odstawiony. Właściciel tego miejsca, legendy przynajmniej są takie, że w pewnym momencie miał jakiś układ z policją, czy może nawet był to parking depozytowy i zwoził tymi samochodami. Zobaczcie, ta Lada Niva ma na dachu specjalną konstrukcję do mocowania motyla. Tu z tyłu zajeżdżało, tam się blokowało i tych samochodów jest dwie Niwy tutaj stoją. 5 lat temu, jak tutaj byłem, stała jeszcze przy wjeździe taki samochód, który wyglądał na opuszczony kilka lat temu i też była to Niva. Myślę, że te samochody właśnie tak tutaj przyjechały, czyli na motylu, do lasu i stały. Stały, czekały, aż przyjedziemy i zrobimy o tym film. Jest kolejna Lada, właśnie ta druga, która służyła, podejrzewam, że jedna przestała działać, zastąpiono ją drugą, chociaż ta się wydaje starszym egzemplarzem. Tylna klapa już się zupełnie przegniła. Tu kolejny bis i zagadka, jak trafił tutaj Matisse. Matisse, lata 2000 można powiedzieć, od 98 roku produkowaliśmy go w FSO. Takich elementów jest tutaj zdecydowanie najmniej. Pocięty Matisse, pocięte Cinquecento. Ten element, każdy, kto remontował Cinquecento, wie, że to jest zawsze zgniłe. Ten samochód musiał tutaj trafić praktycznie jako nowy, bo nie zdążyło zgnić.
piękny MR. Po szybach widać, że 76 rok. Piękna brązowa tapicerka, w idealnym stanie chciałoby się rzec. Naprawdę dawno nie widziałem tak ciekawej tapicerki. Do tego gruby brązowy dywan, ale widać, że ktoś już go próbował wyrwać, więc raczej już nikomu by nie posłużył. Ciekawe, w jakim stanie przyjechał tutaj w to miejsce. O, zobaczcie, jeszcze 76 rok, jeszcze fletnerki w MR-ze pięknie otwierane. I kolejna niesamowita instalacja ogrodnicza. Zobaczcie, resztki drzwi, oczywiście duży Fiat, prawy tył. I drzewo, które tworzy właśnie z tymi drzwiami jedność, przez uchylone okienko wygląda na świat. Nie no, coś pięknego. Wiele z tych samochodów widać, że ktoś już próbował rozebrać. Tutaj. Czerwony boczek, przednia szyba z klinem. Tutaj zobaczcie, jaki ładny. Czerwony fotel. I duży Fiat, który jest przerobiony. Zobaczcie, takiego pasa, to jest rzemiosło. Przyznam się szczerze, że nie widziałem. To trochę mi wygląda na własną robociznę, biorąc pod uwagę. Dwa malutkie takie wywieczniki, nikomu się nie chciało bawić. Wygląda to bardzo ciekawie, pewnie takich nie widzicie. Tutaj resztka okulara od MR-a. Psy szczekają, ale mamy tutaj chyba najmłodszy samochód z całych tych wszystkich, które tutaj widzieliśmy, Nexia. Takie Nexie były od 95 roku sprzedawane w Polsce. Spróbuję zobaczyć cokolwiek. Ten samochód ma 33 tysiące kilometrów przejechanych, więc nie jest to zbyt wiele. Po szybach widać, że to jest 96 rok, więc ile mógł mieć lat, jak tu trafił? Rok, dwa. Więc myślę, że pod koniec lat 90. zjeżdżały się tutaj ostatnie samochody. Przełom lat 90. i 2000. myślę. Ale tak patrzę z drugiej strony, widziałem jeszcze przed chwileczką tą Nexię, to muszę wam powiedzieć, że wygląda zupełnie nieźle. Drzwi nawet nie są zardzewiałe. Te miejsca, tak właśnie, drzwi kierowcy, te wszystkie miejsca, gdzie lakier był bezproblemowy, nie zardzewiały. Jaki jest więc wniosek? Wszyscy narzekali na blacharkę Nexia. Myślę, że Nexia od samego stania nie rdzewieje. Wystarczyło Nexią nie jeździć, wstawić ją w krzaki i w krzakach nie zardzewieje. Czyż to nie jest piękne, jak ten mech potrafi sobie poradzić z biodegradacją tego malutkiego samochodziku, jakim jest Fiat 126P? Zobaczcie, jak on pięknie zarasta mchem. Ciekawe, ile lat potrzebuje, żeby zupełnie zniknął. My jednak będziemy skupiali się na roślinności, bo taki był cel naszej wycieczki. Ja wiem, że czasem, jak pójdziemy sobie do lasu, to zawsze nas coś rozprasza i zamiast zbierać grzyby, zawsze znajdziemy jakąś lampę od poloneza albo coś innego. Tylko że w tym wypadku to chyba coś więcej niż jedna lampa od poloneza. Zobaczcie kolejnego rekorda. On wygląda, jakby był wyjęty z filmu auta. On wygląda, jakby ten zderzak był ustami, ten grymas, że w coś uderzył, jest bardzo nieszczęśliwy, że musi tutaj stać. Kolejne Ritmo, ale o tyle ciekawe, że jeszcze stare klamki, a widać, że już nowe lampy. Podejrzewam, że wersja to jest taka przejściowa. Szyberdach uchylany. Jeszcze piękny kołpak. No dobra, może o gratach wystarczy. To znaczy gadania mojego wystarczy. Możecie mieć dosyć. Zobaczcie teraz krótki klip w stylu horroru,
jak wygląda to złomowisko okiem naszego montażysty, który trochę zmienił kolory, trochę zmienił wygląd, dodał muzyczkę. No i film moim zdaniem robi wrażenie. Taki malutki, malutki epitafium tego, co tam się działo. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, piszcie, co byście chcieli dalej zobaczyć. A ja zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się już pokazać wyjazd Fiata na detailing albo cokolwiek innego. Zobaczcie, musicie śledzić nasz kanał, a najlepiej subskrybować. Wtedy będziecie informowani o każdych zmianach, o każdych nowych filmach, które wchodzą na YouTube. Cześć, do zobaczenia.